Witam, bajkowy z tej strony. Chciałbym zaprezentować taką oto Hondę CBF 1000. Rocznikowa, modelowo 2008 rok. Jak widać, jest dodatkowo doposażona przednią szybkę MRA. Oponki jeszcze jak najbardziej ok do jazdy. Hamulce wszystko w porządku. Motocykl jest starutki w oryginale, a więc jakieś tam drobne tego typu rzeczy posiada. Wyposażony, jak widać, dodatkowo w crashpady. Tu ma też takie malutkie. Ale podkreślam, jest wszystko w oryginale. Nic nie kombinowane, nic nie lakierowane. Jest kufer centralny. Jest to GV Maxi. 53 litry. Są wydeszki Leowinci. Jest dodatkowy tylny błotnik. Jest też skotoil do smarowania łańcucha. Są podgrzewane manetki. Wyświetlacz biegów. Przebieg 39 200 km. Bardzo mały przebieg ma ten motocykl. Bardzo mało był użytkowany. Ostatnie 6 lat przejechał nagle 500 km. Poprzedni właściciel. Obecnie DB Killery są zdemontowane, są w kufrze. Ale jak słychać, motocykl wcale nie jest głośny. Bardzo fajny basowy pomruk. Oponka też jeszcze do jazdy. Mechanicznie, technicznie, jak silniczek reaguje bardzo ładnie. Ścichutko, nic nie słychać, żadnego rążądu, cykania, nic takiego. Naprawdę nie są bardzo głośne te wydechy, pomimo że nie mają DB Killery. Jest naprawdę bardzo fajny, czysty, zadbany motocykl w takim normalnym stanie użytkowym. Więc jeżeli ktoś szuka ładnej CBF-ki, jak najbardziej zapraszam. Taką obecnie posiadam na sprzedanie.